6 czerwca w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ulicy Świętego Antoniego 41 odbyła się próbna ewakuacja pracowników starostwa. Założeniem tych ćwiczeń było sprawne przeprowadzenie ewakuacji. Jakiego rodzaju powstało zagrożenie? Zagrożenie pożar na pierwszym piętrze budynku w pomieszczeniu socjalnym. W wyniku nieznanej przyczyny nastąpiło zapalenie się. Pracownicy starostwa, którzy założyli ten pożar, podjęli akcję ratowniczą przy pomocy sprzętu podręcznego gaśniczego. Ta akcja niestety nie powiodła się. Zarządziliśmy ewakuację, zawiadomiliśmy straż pożarną i rozpoczęliśmy ewakuację budynku. Ewakuacja po raz pierwszy w tym budynku. Udało nam się przeprowadzić, myślę, że w miarę sprawnie tę ewakuację, a przede wszystkim to, że osiągnęliśmy cel, przećwiczenie tego i wyciąganie wniosków z tego typu ćwiczeń, które pozwolą nam naprawdę w przypadku dużego zagrożenia i prawdziwego zagrożenia opanować właśnie tą sztukę ewakuacji. W działaniach brały 4 zastępy Państwowej Straży Pożarnej, 16 strażaków, ewakuowano 160 osób. Ponadto w zdarzeniu udział wzięły 3 osoby poszkodowane, które były ewakuowane przez strażaków przybyłych na miejsce zdarzenia. Ewakuacja w budynku przebiegła sprawnie i bez zakłóceń. Pracownicy starostwa przeszli także profesjonalne szkolenie przeciwpożarowe, dlatego wiedzieli, co robić w przypadku zagrożenia. Osoby, które były ewakuowane, wiedziały, w które wyjścia i jak szybko należy opuścić obiekt starostwa. Cieszy mnie bardzo, że osoby odpowiedzialne za ewakuację potrafiły sprawnie ją przeprowadzić i zalecam, aby inne instytucje i firmy też przeprowadzały takie akcje jak pracownicy Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim. Próbna ewakuacja to niezwykle ważna i pouczająca lekcja. Priorytetem starostwa jest bowiem bezpieczeństwo pracowników. My jednak życzymy całej załodze, by nigdy nie musiała zdobytej wiedzy wykorzystywać w praktyce w chwili realnego zagrożenia.